No co, księżniczko? Co, księżniczka? No chodź. Jestem u naszych księżniczek. Kury są oswojone, są łaskawe. No ale to jest zasługa tego, że nie straszymy ich, nie stresujemy. Jak się wchodzi do kur, trzeba być cicho, zachowywać takie ruchy delikatne. Nie można tutaj wykonywać gwałtownych ruchów, bo one będą się płoszyć i będą takie dzikie. Pierwotny instynkt się w nich uaktywni. I dzisiaj chciałam Wam powiedzieć kilka takich ciekawostek odnośnie kur. Przede wszystkim gniazda dla kur. Też pod ostatnim odcinkiem pojawiły się takie pytania, po co deski, jak można kurom właśnie dawać deski, żeby one za deskami siedziały, gniazda powinny być odsłonięte. To jest błąd chyba największy, jaki może być. Kura to jest ptak. Ptaki w naturze naturalnie chowają się po krzakach, po drzewach, przed drapieżnikami i one też mają pierwotny instynkt chowania się. Zobaczcie, tutaj na dole są gniazda odsłonięte. Nie mają przegród, nie mają zasłon, są po prostu odsłonięte. Tu są zasłonięte deskami. Patrzcie, tam jest jedna kura. A zobaczcie tutaj. Siedzą schowane. One lubią się chować. Jeżeli są schowane, czują się bezpiecznie, czują się szczęśliwe, czują się nieniepokojone i przede wszystkim tak jakby niewidoczne. Zobaczcie, że w naturze wszystkie ptaki, wszystkie powiedzmy bażanty, kuropatwy, one nie niosą się na łące na widoku, tylko szukają schronienia po krzakach. I też Wam powiem, że mieliśmy bażanty parę lat temu i one mi się nie niosły. Bażancica się nie niosła, był kogut, była para, wszystko było spełnione tak jak potrzeba, a one się nie niosły. No i później Boguś podpowiedział mi, mówi tak, a jak one mają gniazdo? I ja mówię, no normalnie, mają zrobione gniazdo. I on wtedy mówi, ty zrób im naturalne warunki. Ja przyniosłam gałęzi, przyniosłam chaszczy, narzucałam. I wiecie, że bażancica zaczęła się nieść? Po prostu niosła się. Tak samo i kura. Ona musi mieć ukrycie. Tutaj jest wejście. Tu jest drugie wejście, tu mają trzecie wejście, także one sobie wchodzą. Nie mają też, jak widzicie, schodków. Z tego względu, że one mają skrzydła, one muszą ćwiczyć mięśnie. Jeżeli będą miały schodki, pójdą na łatwiznę. A to jest tak samo jak ze zwierzętami. Zwierzę, które ćwiczy mięśnie, które chodzi, które biega, jest bardziej zwinne, bardziej umięśnione, bardziej takie no, sprytne, zdrowe. Tak samo i kury. One muszą podfrunąć, one muszą ćwiczyć te skrzydła. O! Idziemy. Wychodzimy, kochani. Się rozkrzyczały. Kury nie lubią, jak się je stresuje, niepokoi. I zobaczcie. Ona się już denerwuje. Wykonuje takie gwałtowne ruchy i mruczy. Ona tak dziwnie, tak mrr. To oznacza nie zbliżaj się, daj mi święty spokój. Ta już, zobaczcie, odchodzi, także zamykam je. Ja pamiętam, jak byłam dzieckiem, jak mieliśmy kury, chodziły one luzem. Wszędzie, gdzie chciały, po całym podwórku, tam za stodołą, tutaj gdzieś wokół budynków. Dzisiaj takiej możliwości nie ma, bo mamy bydło i kury muszą być ogrodzone. Mają wybieg, ale muszą być ogrodzone. Taki jest przepis unijny i tego musimy przestrzegać. Ale kiedyś, jak te kury chodziły, wiecie, luzem, tak tutaj wszędzie, tutaj był ich kurnik i z tyłu było takie okienko. Ono jest do dzisiaj i te kury wyskakiwały i chodziły. Tutaj tatuś porobił takie gniazda i te gniazda były odsłonięte. I wiecie co? Te małpiszone jedne, już tak powiem, mało która niosła się w gniazdach. Tam
po stodołach, po dachach, po wszystkich dziurach, jakie tylko były możliwe, te kury się niosły. A mamusia jest i moja kochana mamusia, zobaczcie. Tak, tak, tak. Jest moje słoneczko, kochane. Mamusia, i wasze też. Mamusia już do ziemi rośnie. Mamusia do ziemi, córusia jeszcze w górę, ale niedługo i córusia już będzie mamusi dorównywać. Tak, tak. No i tutaj możesz, właśnie... możesz mi napluć. Nie, nie będę ci pluć. Moja kochana mamusia, nie. I wiecie co? I co mama robiła, jak byliśmy dziećmi, jak przyszło lato? Kazała nam szukać gniazd i pilnować kur. A my z siostrą dostawałyśmy białej gorączki. Bo co żeśmy gniazdo znalazły, kura siedziała, na drugi dzień już ta kury, już tej kury nie było w innym miejscu. Ale żeście mieli zajęcie, nie trzymały wam się głupoty w głowach. I wiecie co? Tylko kura zagdakała, mama mówi, leć tam, zobacz, gdzie ona gdaczy, gdzie ona... Gdzie jest jajko? No, tak było. Tak było. No. Także kury, one muszą mieć takie ukrycie naturalne, wtedy się lepiej niosą. My też żeśmy zaobserwowali, że jak one mają właśnie jakieś taką klapę, zamknięcie, czy w tych chaszczorach się zniosą, to częściej się niosą, jest więcej jajek. Ale kto teraz będzie latał i szukał? Teraz muszą być tu. No, no nie ma, no są ja w zamknięciu. Ja już nie mam sił latać. Nie masz sił latać. Nie, nie ma. Mamusia nie ma sił, nie. Ale jeszcze łazi. Tak. Idź ty, co robisz? No, wynoszę śmieci. A, do worków? No, do worków. Dobra, to ty idź wynoś śmieci, idę. A ja idę do domu, bo zmarzłam. No to trzeba się brać w końcu za robotę. Tak, a ja tylko chodzę z kamerą, tutaj nagrywam kota, tu nagram to. Tak, tak. I rozkaz tylko daję. Tam zrób. I tylko mi daje rozkazy. Bo mówisz, że ci się nudzi, że nie lubisz leżeć, że nie lubisz siedzieć. Się należy dosyć. Wiecie co? My się tutaj śmiejemy z Agnieszką i jak ten, bo mamusia już sobie miejsce wykupiła, no, do leżenia. Tak. A najlepiej to ze zięcia muszę się, bo jak jadę na cmentarz tutaj do teściów, to on zawsze pyta się, czy... Czy teściowa wrócisz, czy jeszcze, czy już tam zostałe? I czy mówi tak... Wrócisz, czy zostajesz już tak, tam? Tak, przeważnie pyta się teściowa, gdzie jedziesz, na cmentarz, a opłaca ci się wracać? Jest miły, nie? Bardzo miły. Dla teściowej. No ale jest wesoło. Teraz akurat nie ma go, to ci się nudzi, bo wyjechał troszeczkę w Bieszczady. Tam w sprawach rodzinnych, no i skontrolować wszystko, co trzeba, troszkę odpocząć. I jej prezenty już mi kupił, jestem ciekawa, jakie. Pokażę wam, jak przyjedzie, to pokażę wam, co mi mój mąż kupił. Ja cię kręcę. No on tam między innymi też po to pojechał, ale to, aha, wszystko w swoim czasie, jak wróci, to będziecie widzieli. Ja uciekam do domu, wynieś tak, śmieci i chodź. Tak. Będziemy robić kawę. Mamusia została jeszcze na dworze, zaraz przyjdzie, to będziemy robić kawę. No a wracając do kur, no to tak jak mówię, tutaj trzeba stworzyć im w miarę naturalne warunki do niesienia. Przede wszystkim kurnik, sam kurnik, w którym one się niosą, w tej części, w której się niosą, powinien być raczej taki zaciemniony. Nie może tam być jasności, takiego dostępu dużej ilości dziennego światła. No bo to samo, co mówiłam właśnie przed chwilką tam w kurniku, one lubią ciszę, spokój, być niewidoczne, więc tutaj takie warunki powinny być spełnione. Też często, tak jak piszecie do mnie w SMS-ach, co zrobić, jak kury się rozdziobują do żywego, zobaczą gdzieś troszkę krwi, to zadziobią kurę, zjedzą ją po prostu, to jest kanibalizm. Kury to są, co już mówiłam, ptaki, a ptaki przeważnie są wszystkożerne, są roślinożerne, są mięsożerne, drapieżniki i są wszystkożerne. Kura jest ptakiem wszystkożernym. To my tutaj idziemy krok dalej, karmimy ją tylko samą zieleniną, zbożem czy jakimiś warzywkami. Ona musi mieć i robaka. Zwróćcie uwagę, że jak kura chodzi sobie po piachu naturalnie, to pierwsze co to ona grzebie? Grzebie i właśnie wyciąga tam jakieś dżdżownice, robaki. Jej tego potrzeba. Białko
z mięsa, z robaków i jest bezcenne dla kur. Jest ono budulcem jajek, jest ono budulcem tkanek, mięśni i całego organizmu kury. Także tutaj nie martwcie się, że ona goni w poszukiwaniu za mięsem, bo taka jest jej natura. To jest jej po prostu potrzebne. I jeżeli te kury się dziobią, jeżeli one rozdziobują się, to po prostu dajcie im mięsa mielonego. Kupić mięso w sklepie, rzucić tym kurom dziennie, no tak, żeby się tam, powiedzmy, wysyciły. One się wysycą tym mięsem i później nie będą już patrzyły w jego stronę i uwierzcie mi, przestaną się dziobać. Kanibalizm zaniknie, ale musi to być mięso surowe, nie gotowane, tylko surowe. Takie, które dostarczy im żelaza, białka naturalnego i innych takich mikroelementów właśnie pochodzących z mięsa. Kolejną sprawą, którą często pytacie, jest dziobanie jaj, że kury jeszcze dobrze jaja nie zniesie, już dziobie. Tutaj też jest źródło tej przyczyny. Przeważnie, jeżeli zaczynają dziobać jajka, to musicie zwrócić uwagę, czy one nie mają za ciasno. Kura musi mieć dosyć sporą przestrzeń życiową. Jeżeli mają tej przestrzeni mało, one tak jakby się duszą i nie wiedzą, co ze sobą zrobić, więc wyżywają się na jajkach, dziobią te jajka. Jeżeli miejsca tak zwanej przestrzeni życiowej mają pod dostatkiem, mają dobrą paszę, mają też dostęp do masy zielonej, a dalej te jajka dziobią, to można kupić sztuczne jajka i im popodkładać, chodzić co chwilkę, zbierać te, które zniosą i one będą dziobały, zobaczą, że żadnego efektu w rozdziobywaniu nie ma i przestaną te jajka dziobać. Ale jest jeszcze inny sposób. Można kupić styropian, zwykły styropian w sklepie budowlanym i tym kurom rzucić go. One go będą dziobały i tutaj nie bójcie się, że to jest styropian, że coś tym kurom się stanie. Nie, im nic się nie stanie. Czegoś im po prostu brakuje. Zwróćcie uwagę, że jak byliście mali na, powiedzmy, gospodarstwach u dziadków i kury chodziły sobie luzem, one się czepiały wszystkiego. One dziobały i deski, dziobały podmurówkę z domów, dziobały, jak zostały gdzieś jakieś pustaki, również czepiły się takich, to było wapienne, takie klocki wapienne. Czy gdzieś nawet zwróćcie uwagę, jak ktoś ociepla dom, obłoży go styropianem, a chodzą kury luzem, pierwsze co, czepiają się do dziobania tego styropianu. Ptaki. Tak samo, jak wyczują, że jest styropian jeszcze nie zaciągnięty, od razu będą go dziobały. Coś im w organizmie brakuje, że potrzebują tego. No i tutaj moje kury kilka lat temu też dziobały jajka. No i przyjechał taki już starszy pan, no podejrzewam, że miał ponad 80 lat i tak żeśmy się właśnie zgadali i on mówi: pani Reniu, pani nie wie, co zrobić, mówi, styropianu im kupić. I ja też tak mówię w pierwszej chwili, no styropian, mówię, no gdzie, mówię, jak styropian kurom? Niech pani rzuci, zobaczy pani. No i faktycznie kupiłam tego styropianu, rzuciłam im jedną płytkę, rzuciłam drugą, trzecią. Nie mogły się tego najeść i dziobały, 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 aż w końcu przestały jeść ten styropian. Miały dość. Później im rzuciłam, leżał, 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 nawet go nie tknęły i przestały jajka dziobać. Także to się u mnie sprawdziło. Poleciłam kilku osobom, które też miały problem z dziobaniem, no i też mówią, że faktycznie nadziobały się tego styropianu, nadziobały i później to przeszło, przeszło, już nie miały ochoty na niego, ale jajek faktycznie już później się nie czepiały. Także no, takie metody są. Kury są niby proste w hodowli, a z drugiej strony nie do końca, bo jednak
Tutaj trzeba mieć na uwadze wszystkie ich takie potrzeby, wszystkie zachowania, instynkty naturalne, bo mimo to, że my te kury hodujemy na swoich podwórkach, one są oswojone, żyją z nami, to jednak instynkty naturalne bardzo się u nich uaktywniają. No i trzeba im stworzyć w miarę naturalne warunki, chociażby tylko do niesienia, żeby one mogły się nieść w ciszy, spokoju, w ukryciu, żeby czuły się bezpieczne i takie no niezagrożone, żeby miały to miejsce do schowania się na czas niesienia tych jajek. No też sporym problemem u kur są wszy i ptaszyniec. To męczy kury, to są drobne takie insekty, które na tych kurach żerują, męczą je, gnębią, gryzą i te kury później marnieją, one się skubią często, dziobią się. No i tu jeżeli takie coś się pojawi u Waszych kur, są różnego rodzaju środki dostępne u weterynarzy, ale tutaj też trzeba wiedzieć, że w takim momencie, jeżeli już się to coś pojawi, to trzeba te kury by było wyizolować z tego miejsca do innego, a to, w którym były, dokładnie odkazić. Gniazda, grzędy, ściółkę wymienić, posadzkę czy chociażby ściany wypryskać dobrze i to w odstępach co 10-12 dni, bo tak się wylęgają wszy i ptaszyniec, bo tam będą na 100% jajka poskładane i to do trzeciego pokolenia. Także no tutaj trzeba też mieć to na względzie, że takie zabiegi mogą Was czekać. Są różnego rodzaju takie proszki do posypywania kur, ale jest to uciążliwe jednak. Najprostszym sposobem jest dać kurom ziemię okrzemkową, tylko też nie wysypywać ją bezpośrednio na ziemię, bo one ją rozniosą w puch po całym placu, tam gdzie one chodzą. W jakieś takie korytko, w jakieś stare misy nasypać tej ziemi. Dobrze sprawdzają się też opony. I ta kura później wejdzie, ona się będzie trzepała w tym, bo to wiadomo, kura grzebie, trzepie się. Ziemia okrzemkowa jest w frakcji bardzo drobnej, pylistej, ale jakby zajrzeć pod mikroskopem, to będą widoczne te ziarenka, że one są takie ostre, haczykowate. I to powoduje, że kura, która się trzepie, otrzepuje się tym, ta skóra będzie jakby drapana. To będzie sprawiało jej ulgę, taki komfort. Mało tego, zabije właśnie wszy i ptaszyńca, bo jest to drobne. One się tak jakby uduszą i nie będzie problemu. Ja też u siebie stosuję chyba już od 2 czy 3 lat ziemię okrzemkową. Też mi ktoś to poradził. Wsypuję im do takiej miski. One tam sobie po kolei wchodzą, wytrzepią się w tej ziemi i nie mam problemu z wszami i ptaszyńcem. Też musicie pamiętać, że kury potrzebują bardzo dużo mikroelementów i warto dostarczać im nie tylko w postaci naturalnej z produktów zielonych, trawy, sałat czy innych takich, ale są też gotowe takie proszki do rozrabiania do wody. I to warto im jest dawać, bo to tak jak i my potrzebujemy witamin, mikroelementów, tak samo i kury tego potrzebują. No i przede wszystkim zapewnić im jakieś takie schronienie, nie trzymać ich na gołej przestrzeni, tylko kurnik i goły wybieg, bo one są bardzo płochliwe. I zaobserwujcie sobie, kto ma kury, to na pewno to zaobserwował. Ja tutaj też to widziałam, jak przelatuje na przykład jaskółka, czy przelatuje dzięcioł, czy chociażby nawet kruk, one nie reagują. Ale jak tylko pojawi się jastrząb, pojawi się jakiś ptak drapieżny, mają siódmy zmysł jakiś, automatycznie jest popłoch, panika, alarm, one się kulą w sobie. O, przyszłam, mamusia przyszła. Przyszłam na misję, ale przyszłam, żebyś kawę zrobiła. Już się dosyć napracowałam, aż cała mokra jestem. No to siadę. Ja właśnie tutaj mówię o kurach, jakie one są płochliwe.
No i my tutaj też nieraz żeśmy z mamą jak się tak spłoszyły, czy coś, jak byłyśmy dziećmi, to mama, idź tam zobacz, bo chyba jaszczą, weź tam krzycz, siokaj, klaskaj. Tak, tak, tak. No tak było, słuchajcie. Dlatego no mówię, jakieś drzewa, jakieś takie beczki z dziurą, żeby one mogły się raptownie schować. Mają instynkt pierwotny, są płochliwe i to trzeba mieć na uwadze. Nie, mamusia? No tak. Dobrze gadam? No chyba dobrze, no. Nie będę ci się sprzeciwiać. Wow, wow. No to teraz jestem pod wrażeniem, że nie będziesz mi się sprzeciwiać. Dobra. Tak, zaciera kawę, zaciera ręce. Robisz tą nie, kawę, już. Czy nie robisz tej kawy? Zabolały się, nagrobiłam. No, jest idę już na chwilę usiąść. Jest już pracy dużo, tak. Takie prace porządkowe. No i się zaczyna. Mamusia już sobie chodzi tam troszkę z grabkami, troszkę tutaj. Co mi tą kamerą tam trzepiesz? No muszę iść, bo zaraz jeszcze raz się wrócę. Jeszcze raz się wróci. Co? No muszę iść z grabkami, bo mi zaraz zięć powie, teściowa, tam grabki zardzewiały. No i muszę iść się ruszać, nie ma rady. Kiedyś mama jest też taką osobą aktywną jak ja. I wiecie co, jak nie ma roboty, to ona sobie znajdzie robotę. Ona tu pójdzie, tu. Nieraz to się właśnie Edziu śmieje i mówi tak, mamusia, tam słomka leży. Przecież tam nic nie ma, co ty tam drapiesz? A już jak tak tydzień nie idzie, nie wychodzi, tylko w domu się kręci, to mówi tak, teściowa, a tam grabki ci czasem nie zardzewiały? No to już jest sygnał, że mamusia ma iść tam, kurczę, zobaczyć, nie? No tak trochę żartami tutaj w domu operujemy, no ale jest wesoło, no tak trzeba, no powinniśmy się cieszyć, powinniśmy się radować, śmiać, bo życie jest za krótkie tak naprawdę na jakieś takie smuty, na nudy. Przyjdzie czas i na to, a póki możemy, to trzeba się śmiać. Będę kończyć na dzień dzisiejszy, o kurach to by było mniej więcej tyle. Idę robić kawę, bo mamusia już, jak widzieliście, już ręce zacierała na wizji, nie chciała się przyznać, ale to już był znak. Rób kawę, rób kawę. No i idę robić tą kawę, bo mamusi pypeć do tyłka ucieknie. Nie doczeka się tej kawy. Żegnam się z Wami, życzę Wam radości, uśmiechu, takiego zadowolenia ze wszystkiego, dosłownie ze wszystkiego, bo na płacz zawsze przyjdzie czas, ale pamiętajcie, że po burzy też wychodzi słońce, po smutku przychodzi radość, nie możemy się zamartwiać, co będzie jutro, cieszmy się tym, co jest dzisiaj, bo jutro już możemy nie wstać, możemy się obudzić w całkiem innej rzeczywistości, która nas przerośnie, także cieszmy się chwilą, szanujmy drugiego człowieka, dawajmy mu ciepło, dzielmy się tym, co mamy. I pamiętajcie, kochani, nie tylko pieniądz się liczy, on jest ważny, bo niestety tak jest, że wyznacza bieg tego świata, ale nie tylko on jest nie musimy mieć pałaców, nie musimy mieć willi, ważne, abyśmy mieli dobrych sąsiadów, zgodę w rodzinie, żebyśmy się umieli dogadywać, szanować, żeby, tak jak Jan Paweł II powiedział, nie sztuką jest się pokłócić, bo każdy się pokłóci i właśnie były, są i będą, ale sztuką jest się pogodzić i żyć w zgodzie, umieć się pogodzić. To jest wielka sztuka i tego Wam właśnie życzę, nauczenia się tej wielkiej, pięknej, cennej sztuki. Do następnego.